Cześć! Witam w turze 33 Chrystusowej. Zaczynamy od farmy, bo nic innego pilnego nie ma i też mam wrażenie, że wieki temu ostatnio był ten dom, bo ta poprzednia tura trochę się przedłużyła w porównaniu do innych. Zawsze to chwilę trwa, każdą rodzinę widzicie mniej więcej co dwa miesiące, ale teraz było jeszcze dłużej. Takie mam wrażenie przynajmniej. W ogóle mam bekę z siebie, bo. Miałam wejść do tej rodziny, zobaczyłam ten portret. Tak, byłam jeszcze w toalecie przed nagrywaniem, i tak mi się przypomniało: Ej, tutaj jest jeszcze jedno dziecko, tutaj jeszcze jedno dziecko się urodziło w tej rodzinie. Czy ja pamiętam, jak to dziecko ma na imię? Otóż nie, więc tak siedziałam, zrobiłam sobie nawet zdjęcie, tak siedziałam i próbowałam sobie przypomnieć, jak to dziecko najmniejsze ma na imię. I nie chciałam tu po prostu wchodzić do gry i sobie tego sprawdzać, bo to jest pójście na łatwiznę, no nie? Um, dobrze, możecie iść się barwnąć, nie ma problemu. Więc zrobiłam po prostu taki typowy reverse engineering, bo na podstawie synestezji wydedukowałam, ok, nie może być na S, bo już jest Silas, a dziecko jest blond, więc zostaje mi A albo J. Aha, to była Jackie, <grymny> Jackie O'Maki. Nie wiem, jak mogłam zapomnieć tego wspaniałego imienia, ale niestety ja jestem w stanie zapomnieć naprawdę wszystko. Chciałam powiedzieć, że jedną rzeczą, której nie jestem w stanie zapomnieć, jest um, pierwszy kod instalacyjny do The Sims 2, do jeszcze pirackiej wersji dawno temu, którą instalowałam po prostu 500 razy. Ale właśnie się zorientowałam, że już go nie pamiętam całego. To jest bardzo przykre. Mam nadzieję, że sobie przypomnę. Mogę sobie go wygooglać, bo to jest totalnie googlalny kod. Ale pamiętam tylko cztery z pięciu członów tego kodu. Jestem bardzo zawiedziona sobą. Przypomniałam sobie, przypomniałam sobie. Tha2z3fkor1a3hz42ws. Pamiętam. Jednak pamiętam. Nie no, kod do paczkomatu, który zapamiętałam, żeby nie brać ze sobą telefonu, to pamiętam potem przez tydzień. A to jak nazwałam dzieciaka w Simsach, to już nie pamiętam, nie? Dobra, skoro tak dawno tutaj nie byliśmy, to może malusieńki recap, kto jest kim i co to są w ogóle za ludzie. W sensie bardziej tak z perspektywy poprzednich dwóch tur powiedzmy, um, bo to kto jest synem kogo i tak dalej, to już tam bez przesady. No to mamy tutaj Silesa, który jest głównie sękiem, jednocześnie też potomkiem szpadla, więc on tutaj mieszka na farmie. Jego tutaj żonka to jest simka, którą ja zrobiłam dawno temu i wreszcie udało mi się ją wrzenić. Ona miała syna Dallasa, którego stworzyłam razem z nią. I on był małym dzieckiem na starcie, teraz już jest nastolatkiem. I to już nawet od dwóch dni jestem nastolatkiem, on już takie ma 15 lat teraz. Ale Maxine, bo tak się nazywa ta Simeczka, Maxineczka ym, i Silas mają jeszcze dwójkę swoich dzieci. Jest to Fiona, pięknie wymieszane dzieci, cudowne mordy. Yy, I też właśnie Jackie Omaki, pełne imię Jacqueline, ponieważ została nazwana po swoim dziadku Jacku. I po synestezji. No i mogliście teraz zauważyć mały hincik, że troszeczkę, znaczy no tam ci co wiedzą, jak ten dom wyglądał wcześniej, nie, um, że troszeczkę się tutaj zmieniło na piętrze. Um, stwierdziłam, że nie ma sensu wyprowadzać się do innego domu, jeśli tutaj da się tak zrobić, żeby było miejsce. Jak tutaj zamiast sklepu kiedyś tutaj był warzywniak, wiadomo, um, Zrobiłam sypialnię, to tutaj na górze są trzy pokoje akurat dla tych dzieciaków, nawet można zrobić tak, że nikt nie musi dzielić pokoju ze swoim rodzeństwem, jest to wykonalne, nie mają pieniędzy praktycznie już nic, tutaj trzeba jeszcze to trochę dokończyć, ale Dallasa pokój jest troszkę mniejszy, tutaj przesunęłam ścianę, Fiony pokój jest chyba o, o jedną kratkę dosłownie mniejszy teraz, bo przesunęłam go, nie większą jedną kratkę, bo przesunęłam go właśnie w tę stronę. Ale odjęłam trzy kratki, żeby dodać do tego pokoju, bo on był taki 3 na 3 To było po prostu smutne, że on był taki maleńki. Um, 4x3 to już jest taki. To jest dobry rozmiar na pokój. Dzień dobry, panie pingwinie. Zadziwiam mnie w ogóle to, że ten pingwin tak wchodzi po schodach, w ogóle nawet się nie zastanawia. A w ogóle te drugie schody to są te dla, tak dla rozrywki tego pingwinka, tylko czy one są potrzebne do czegoś? W sensie, no bo już tutaj nie ma miejsca, nie ma wejścia już do tego warzywniaka, jak wcześniej było. To czy te schody są potrzebne? A komu to potrzebne? No, nie wiem, bo jest pewna symetria tutaj zachowana, tego zastanowię się. Może, może usunę te schody? To by było hajsu też trochę. Dobra, czy Silas idzie dzisiaj do pracy? Tak, na 13. Trzeba się zastanowić, bo ja pewnie chciałam tutaj trochę może zrobić manewry z dniami wolnymi, przenieść trochę dni wolnych z Maxine na Sajlesa, żeby mogli się tak porówno zajmować dziećmi. Ona dzisiaj ma wolne, więc dzisiaj nie musimy tego robić, a z kolei on ma jutro wolne, więc nadal nie musimy tego robić, ale już w czwartek można by było się zastanowić, które z nich idzie do pracy, a które nie. Myślę, że Maxin mogłaby trochę bardziej stawiać na pracę, bo ona jest bogactwo. Simką, a Silas jest rodzinny, więc może on niekoniecznie, on chce dostać awans co prawda, ale może on niekoniecznie, jakby dla niego priorytetem bardziej byłoby zostać w domu, pewnie łatwo by się było między nimi dogadać, że dobra ja zostanę z dzieciakami, ty możesz iść do pracy nie? Ale jak na razie dni wolne, więc to dopiero w połowie tury będziemy się w zasadzie zastanawiać co dalej także Silas może dzisiaj iść do pracy, niech może tutaj się trochę ogarnie, a bo na dole jest teraz prysznic wspaniale no tak, bo ja powiększyłam tę łazienkę. Faktycznie, ja tu przesuwam ściany w najlepsze w tym domu. Dobra, bo dzieciak już się najadł tutaj karmy dla psa, kurde, nikt go nie nakarmił. <śmany> mamy tutaj psa Mudiego, to jest taki. E, nie wiem w sumie, która rasa to jest. No, jakiś taki sznaucer duży, nie? E, e, I mamy też Kiciusia, malutkiego, który jest tak malutki, że go nie mogę znaleźć. Na dole chyba jest. E, tak, do toalety mu śpieszno. Jest to Timi. O Boże, na tym posłaniu są to wygląda jak takie małe sopelki, ale to jest chyba po prostu jakby. Tak jakby ten śnieg tak spływał, no nie. Jackie będzie akurat dzieckiem się stawiać na sam koniec tej tury. Cztery dni akurat jej zostały i ona tylko chodzić się na razie nauczyła, no ale jeszcze ma trochę czasu. A bo to już ten samochód. To już jest dwunasta, dobrze. Zdjesz w pracy! Tak, jest taki głupi do przewijania ten. To jest tak tymczasowo w zasadzie, bo no po prostu nie było ich stać na inny. To jest najtańszy, jaki istnieje w mojej grze. Zastanawiam się, co dalej z Dallasem. On ma założenie rodziny, więc on na pewno bardzo chętnie będzie się wiązał z kimś. A wiesz co? Dawno nikogo nie... Nie, to nie tutaj. Dawno nikogo nie losowałam, jeśli chodzi o orientację. Także może zróbmy to. Randomize me. Jak zjesz. Zjedz sobie najpierw spokojnie. Jeszcze masz czas na odkrywanie. No i hetero, okej. Okay. No to będziemy ci szukać jakiej baby. On jest spoko do rozmnażania w sumie, bo no on ma jakieś połączenia z rodziną Omaki. Tak powiedziałam, że Silas jest głównie sękiem, no bo on ma te oczy sękowe cały czas. I jeszcze przekazuje je dalej. I po prostu, i jeszcze z blondynem, no nie? Więc tak mi się od razu to kojarzy. Że to jest takie sękowe bardzo. No ale on jest i herbatnikiem, i, i właśnie, i, yy, i szpadlem, i w ogóle wszystkim, więc... <grym> tak, więc Dallas ma jakieś tam połączenia, ale no jednak jest, yy, no, pasierbem tylko Silesa, nie? Więc y, jeśli chodzi o jakieś takie biologiczne połączenia, to on jest spoko do rozmnażania na potęgę po prostu. Jakby u Nowa Martinów będę ograniczać populację, ale on to może mieć... No, trójkę dzieci na luzie może mieć. Um, więc jakby sobie znalazł jeszcze dziewczynę z założeniem rodziny, żeby, żeby nawet z aspiracji według moich zasad wynikało, że on będzie miał trójkę dzieci, to nie obrażę się. Ale to też zależy, czy go połączę z kimś, kto ma inne połączenia. No nie, za bardzo nie ma dla niego jakiejś kandydatki. Powiedzmy, e, wiesz co, wysikaj się, napij się trochę herbatki i możesz iść na parcelę publiczną, jak jest niedziela. Więc wydaje mi się, że ja go będę łączyć pewnie z jakąś miastową, więc tym bardziej on mógłby się po prostu rozmnożyć na potęgę. Podbić mi trochę populację, a jednocześnie nie mieć jakichś takich pokrętnych, różnych, różniastych połączeń rodzinnych z resztą miasta. Hej Tina. Sprawdziłam ostatnio jak w polskiej wersji Simpe nazywają się różni Simowie, którzy zostali wygenerowani i tak dalej. Maxine już nie pamiętam, to nie było jakoś bardzo ciekawe, ale Tina dostała nazwisko Joasia Caus. Nawet jeśli roboty mają nazwisko tej rodziny, z której, z której pochodzą, to nie będą Znaczy, Nowa Martin to i tak jest nowo stworzona rodzina, wpisana przeze mnie, ale nawet um, Robowicz się nazywa jakiś tam harnaś, już nie pamiętam imienia. Bo gra nadal uważa stworzonego robota z tym nazwiskiem za, nie, nie za senka, tylko po prostu losuje to imię, nie? nie? Nie przenosi po prostu tego nazwiska senk. Roboty są traktowane jak wylosowani miastowi, którzy by dostali jakieś takie losowe nazwisko. No, ta, tak to. Jakbym teraz przełączyła sobie grę na, na, ym, na polską wersję, to Tina Nowa Martin nazywałaby się Joasia Caus. Um, więc jeszcze raz się wysikaj. I to jest doskonałe, no bo. Jakby ona jednym całusem zniszczyła życie Bazyla, no nie? Aha, z Haimą negatywna, z Naomi negatywna. Nie przyjmuję komplementów. Z Melodią będzie... O nie, z Melodią też niekoniecznie. Zresztą z Melodią to oni wyglądają jak rodzeństwo, więc też tak trochę. No i ona już jest wzięta, że tak powiem. No z nią ma jeden piorun ledwo, więc... A z tą Robin to chyba obojętnie. O! O! Gabriela! Gabriela mogłaby być dobra, ona ma chyba założenie rodziny. Albo zdobywanie wiedzy, nie pamiętam. Ja chyba zazwyczaj robię tak, że Galager ma założenie rodziny, a Gabriela ma zdobywanie wiedzy. Oni mają chyba taką samą osobowość w ogóle, identyczne punkty, ale właśnie dla um, zróżnicowania im daję po prostu dwie różne aspiracje. Ale nadal myślę, że tutaj. No, jeden piorun, w sumie, nie aż tak. Gdyby ona miała założenie rodziny, to pewnie by było lepiej, ale sprawdzę, w sumie. Ona ma założenie rodziny. Kurde. A, i ona tutaj, kurde, z Lionelem coś zaczęła. Mimo, że. Wyższą chemię ma nawet z Tomim, ale też z Michaelem i z naszym Kiyoshim. No powiem ci, że kurczę, słabo. Słabił się strasznie z tą chemią. Ratna to jest w ogóle nie, nie ta orientacja. Ja już chyba nawet ustawiłam, ratnie, że, że jest homo. Także chyba. A może Sedwonda poznać, więc chyba będziemy jeszcze Heather przyszła. Szukać, jak on będzie dorosłym, może dopiero. O, widzę, że z Heather jest nieźle. Ona ma dziewiątą twarz, nie? W sumie mogłaby nawet pasować do, jakby, rysami twarzy, mimo że mieliśmy tę twarz już wiele razy. Cyrką częściowo ma tę twarz. Jenna ma tę twarz, więc też trochę Naomi i jej brat. Więc trochę jej tutaj już było, ale jednocześnie ona też mogłaby pasować do takich ciemniejszych genów. Jakby te ich twarze mogłyby być bardzo kompatybilne ze sobą. Zastanowię się. Heather mogłaby być, możesz sobie z nią chwilę pogadać, a potem już iść do domu. W ogóle, gdyby nie fryzura, minimalnie inna, to melodię można spokojnie pomylić z Gabrielą, jak są w strojach zimowych. Ciekawe, jak dużo musieli mieć sprzecznych rzeczy, typu znak Zodiaku, osobowość, co mnie kręci i odrzuca i tak dalej. Że dwóch rodzinnych simów nie ma, nawet dwóch kresek, nie? Dwóch piorunów. Przestałam już mówić kreski. Piesek jak czuwa nad dzieciaczkiem, żeby sobie mogła spać spokojnie. O! Fitness, ale jestem zaskoczona. A niech ma w sumie, jak jest taka aktywna. Ona jeszcze nie będzie nastolatką w tej turze, ale ja tutaj widzę jakieś zdobywanie wiedzy czy coś. A czy Jackie to ja w ogóle sprawdzałam osobowość? Bo ostatnio, szczególnie w poprzedniej turze, miałam po prostu notoryczne zapominanie o sprawdzaniu osobowości. Ona jest super miła. Nie pamiętam, czy hodowałam to. Bardzo możliwe. A, ona w ogóle ma. Mega podobną osobowość do Silesa, także nie jestem pewna, czy to hodowałam. Dwoma punktami dosłownie się różni, ale teraz mam déjà vu, że może jeszcze jednak mówiłam. Dobra, Maxim zaraz tutaj uśnie, ale przynajmniej nauczy tego dzieciaka. O Boże, nie macie jedzenia. I ta wzięła te, ten stary, tego starego tosta z owsianką. A dobra, no jak nie mamy nic, no to coś muszę zjeść. Najwyżej się zatruje. No, dużo tego nie zjadła, bo Mod ją powstrzymał, no cóż. No właśnie. Zjeść czy nie zjeść? A możesz jakąś pojedynczą porcję płatków sobie chociaż zrobić? Bo ty jesteś najbardziej głodna. Nawet na to nie ma. Totalne zero. A, ale ja nigdy nie sprzedałam tego obrazu, który Silas ym, namalował wczoraj. Dobra, jak to jeszcze nie jest ym, arcydzieło, to ty to możesz sprzedać. Nie będziesz mu kraść wspomnienia. Posun się, Moody. A, to nam kupi pomidory. Dobrze. W ogóle tutaj powinno jeszcze być jakieś świeże jedzenie, ale... A, mamy tort. Oczywiście. Tylko, że Jack wziął i umarł ze wszystkimi tymi rzeczami w kieszeni, więc ym, no już nic nie ma z tych wszystkich zbiorów. Dobra, to na tym torcie na razie przeżyjemy. E, a jak Maxin pójdzie do pracy, to z, może z jej wypłaty. Nie no, ona dobrze zarabia w sumie jak na drugi poziom. No bo, no bo pracuje w wywiadzie. E, em, dzieciaki idą do szkoły, to se zjedzą. Darmowe obiady w szkole wspaniała sprawa. A tak to jak trochę poczekamy, to przynajmniej będzie można pełną lodówkę mieć, a nie e, tak po łebkach kupować. Fiona. Jezu, czy wy traficie do tego autobusu kiedyś? Wszystko wam przeszkadza. A pingwinek chce tylko pokoju na świecie. O, Dallas, a co to za ocenki? No nie masz Aż się wyrzuciłeś do śmieci. No, żadnych pragnień nie masz związanych ze szkołą, ale boisz się iść do szkoły, więc może lepiej by było poprawić twoją sytuację. O, hej, Robin. Wadisz! No, hej, Weston. Huxley, czy to ty? Owszem. Już po gazetę przylas. A sam jest gazetą. I weźmiesz tę starą? A no to bardzo dziękujemy za sprzątanie. Ojej! Ale się o ropę pokłóciły. Co ty przecież? Słonie nadal żyją. Jaka katastrofa klimatyczna. No niektóre słonie już nie. A ile ryb jest w oceanie? Takich malutkich. Wyślę Maxin po te zakupy osobiście, żeby nie płacić za przesyłkę. Daleko nie ma, no bez przesady. Jaka samotna półeczka z przyprawami, taka jedna na tej całej ścianie. No to są zasadnicze obiekty z pół roku, więc, więc ma sens, że są tutaj. Dobra, stać nas na wszystko. O tu jakieś suszone kwiatki. Jest tu ktoś ciekawy, kogo możesz poznać. I jako trochę nowa mieszkanka kwitnących wzgórz. No chwilę już tu jesteś, ale wiesz, z Jeną zawsze się możesz zapoznać. Ona ma podobną sytuację. Ty chyba znasz Jenę, nie? Tak, już miały relacje. Nie, nie poznałeś dopiero teraz. Jakbyś poznała różnych ludzi, którzy um, są no, z innych domów normalnie aktywnych: Amber, Parsleya. Dobra, tutaj łuku nie może być. Trzeba wstawić normalne drzwi. I już pieniędzy nie ma. No dobra, skoro już jest ten dzień, kiedy mieliśmy się zastanowić. To w takim razie Silas dostanie od Maxine 5 dni wolnych, bo ona w tym momencie ma. O, nawet jest opcja, dodaj 5 po prostu od razu, um, bo ona ma w tym momencie 10. Jej odejmę 5 i jest porówno. I można na spokojnie sobie teraz tego używać um, i się w ogóle nie zastanawiać. Także ona dzisiaj pójdzie do pracy, a Silas nie. No, niby płaczki ma z powodu tych ocen, ale nie ma żadnego pragnienia ani obawy, które by kierowały do odrobienia tych lekcji, także. Nie poprawiała mu się ocena, bo jedna praca domowa jeszcze została. Nie dał rady wszystkiego odrobić w jeden wieczór, miał sporo tych zaległości, um, więc um, została po prostu ta sama ocena, którą miał. A bo to jeszcze rachunki są, mamy ich jedną trzecią tylko. No dzięki, Cherry. W ogóle postanowiłam, że zostawię te schody tutaj, ale jak będzie hajs, to postawię tutaj ławeczkę i ten fotel taki, jakiś stolik. Ym, I tutaj będzie po prostu no, takie, takie siedzisko na ganku. W ten ostatni dzień Silas ma po prostu wolne, ym, a Maxin nie. Yy, a w kolejnych to już w sumie nie będą musieli się nawet dzielić tymi dniami wolnymi. Um, już mogą im zostać, jak im się kiedyś tam przydadzą, bo już dzieciaki wszystkie będą w szkole. I myślę, że właśnie w momencie, kiedy wszystkie dzieciaki już będą w szkole, jest trochę bardziej spokój to można by było jednak jakieś farmowe rzeczy przynajmniej w te wolne dni robić. E, kot nam urósł. Cóż to jest za kot? A znowu jakiś czonker. Boże! Jakiś śmieszny jeszcze ma taką ciemną plamkę brązową na dole i jasną na górze. Po prostu w polewie. Jaka buziunia, no nie! Co to jest? Gdzie mi się wygenerował kot z taką mordą, że on płodzi jakieś takie... Wydaje mi się, że ten kot może mieć coś wspólnego z Edim albo Henrym, a to jest w sumie bliska rodzina Silesa, no nie? Dosłownie jakaś tam jego ciotka miała te koty, bo właśnie ten, który był takim czonkerem, który był taki taki pulchny, ja stwierdziłam, że on był mieszany na pewno z kim? Z kota, który w polskiej wersji nazywa się Klimek, a to jest kotka, bo to jest jedyny taki właśnie grubasek, który gdzieś tam chodzi. To jest tam ten um, himalajski, czy któryś, um, i one akurat są właśnie takie, że do, to niby jakiś taki puchaty ten kot chyba ma być. Tylko po prostu może ojciec jest inny i ojciec ma właśnie taką. Zaraz ta morda! To chyba norweski leśny w grze ma, ma taki pysk, nie? Te, te takie oczy blisko osadzone i w ogóle. Tak mi się wydaje. To może mi się jakiś norweski leśny po prostu wygenerował i ten brąz też by się zgadzał, więc może to jest rzeczywiście mieszanka Kim z norweskim leśnym jakimś losowym kotem. Śliczny jest, boże. Ojej. Zaraz sobie sprawdzimy, czy jest jakiś norweski leśny. Aha, dobra, to jest y, przyzwaniec, czy jak to tam się nazywa. Jest jeszcze Desi, jest właśnie kiem. No ale dobra, już bez znaczenia. Ten albo ten, bo te koty są prawdopodobnie identyczne. Tylko nie wiem, czy to nie jest samiec w sumie, więc y, mogłoby być tak, że jako, że te koty są identyczne, to. One są z dwóch różnych kotów zmieszane. Nie widzę żadnego, który przypomina norweskiego leśnego. Jest tylko Ron ale to nie jest to. Ale te same płcie są, więc nie mam pojęcia, co to jest za mieszanka w takim razie. Tutaj jest hardbox, który nie wykluczone, że jest tym norweskim leśnym. One mają często zamknięte oczy na tych um, zdjęciach. Bo tutaj to już jest nasz Tymi. Tak, wydaje mi się, że ten hatbox może być ym, ojcem. I można go zmieszać tylko z tym przyzwańcem. Czy, czy te koty się liczą do puli i można je mieszać? Czy to jest kot, ym, kurde, półwyczarowany? <laughs> Tego hatboxa to ja w ogóle tutaj nigdzie nie mogę znaleźć. On nie jest ani znajdą, ani do adopcji. Jakiś fantomowy kot. No dobrze, czyli fajnie. Ym, tymi jest mieszanką. Przyzwańca czarownicy i jakiegoś kota, który nie istnieje. Dobrze, fajnie, dzięki. No, on nie ma nic w drzewie genealogicznym, bo to tak nie działa, więc um, dobrze. To jest w takim razie kot totalnie nieznanego pochodzenia. Oni nawet nie wiedzą, jakiego dziwnego kota mają w domu. No, wiem, że Dallas sobie nie radzi w szkole, no. Ale on nadal nie chce mieć ze szkołą nic wspólnego. O, Melodia, siema. No cóż. Nie pokażę tego rodzicom. O boże, ja się nawet wody nie mogę napić, kurde, bo już pożar no. Prawie się poplułam. O Jezu, wy nie macie alarmu. Dobra, Silas. E, czekaj. Czekaj, spokojnie. Kur, telefon dzwoni akurat, żeby nie można było czasem na straż zadzwonić. Dobra, Dallas, weź to odbierz szybko, zanim zauważysz, że jest pożar i będziesz tak panikował, że Naomi nie teraz. <grytanie> Jezus. Kitku, a może tak, na przykład byś nie wchodził w ogień, co? Dobrze. Merta, jak zwykle miękka faja, nie pozwala na dramy i nie ma płonięcia, nie ma ginięcia. Nie ma też kuchenki. On chciał tylko zrobić tosty. Silas! Tak daleko do prysznica. Jeszcze taki zadowolony. Myje sobie paszki po pożarze. Trochę się spociłem, bo trochę gorąco. Tego dzieciaka to douczymy w ogóle tego kupania, czy, czy nie? Czy będzie po prostu niewyedukowana toaletowo? Co się zdarza często w mojej grze. No i jeszcze się nie nauczyła, a ona ma zaraz urodziny. A jest dosłownie na skraju tej umiejętności, więc nie wiem, czy jeszcze raz próbujemy. Chodź tam, nie dosikałaś, dawaj. No, nie. No, nie, to się nie uda. Kto? Co? Boże, jeden piorun macie, uspokójcie się. Melodii, boże, i co teraz? <grym> o kurde, czy ona, będąc z Tomiem się jednak zakocha w kimś innym? Dobra, jaka jest różnica wieku między wami? Niech minie akurat tura. O. I teraz tak, ty masz 4 dni, w zasadzie trzy. Ty masz. Jeden dzień! No tak, rzeczywiście, ona już będzie przecież yy, dorosła zaraz, tylko że ona nie ma jeszcze zagranej tury, więc tak naprawdę to ona od czterech dni już by była dorosłą teraz, więc ona jest o 7 lat starsza od niego. I to ona się zauroczyła, a nie on, w starszej dziewczynie. To wygląda dosyć niepokojąco, szczerze mówiąc. Siedem lat starsza jesteś od niego, uspokój się. Nie wiem, może jej się jego gęba z wielkim pryszczem podoba i będzie go kraszować gdzieś tam na boku, myśleć o nim. No ale to ja bym nie powiedziała, że ich jakoś ciągnie do siebie mocno, nie? To ACR oczywiście mi coś tutaj odwala, przecież Tommy totalnie na pierwszym miejscu, mi małpko. A, jaki fartuszek założyła, kurde. Dobra, Jackie, tego już się nie nauczymy, ale to możemy zrobić. Nie zjesz kolacji, bo prawie spaliliśmy kuchnię. Dlaczego tutaj alarmu nie było? Jak ta kuchnia specjalnie była zrobiona dla Vanesy, żeby miała fajne sprzęty i taką dużą kuchnię i w ogóle? Tego nie wiem, ale ogólnie no ich często nie stać na takie rzeczy. No ale jak chcą kupić, no to może najwyższy czas jednak mieć. Tylko że na razie wam super nie będzie potrzebny ten, ten, bo nie stać was na kuchenkę za bardzo. Musicie jeszcze rachunki zapłacić. Także na razie bez kuchenki będziecie żyć. Czy ktoś umie zrobić sałatkę? Owszem. A niech sobie założy ogrodniczki takie, co. nie wiem, kto nosił tutaj, ale ktoś na pewno. Ja w ogóle mam jakiś taki pomysł, bo zobaczyłam, że ona ma dosyć wysokie zainteresowanie w środowisku, szczególnie w porównaniu do reszty rodziny, która albo jest obojętna, albo ma wcale. I też w zwierzętach, że może ona by później przejęła farmienie tutaj, takie bardziej na poważnie. Um, ona na razie ma sztukę i rzemiosło tutaj w hobby podświetlone, także. No, jak będę ją kalkulować, i no, jak będzie nastolatką i mi wyjdzie natura gdzieś tam w miarę wysoko, to może jej to zmienię, um, ale też niekoniecznie musi mieć podświetlone hobby w naturze, żeby się tym po prostu zajmować, nie? Więc. Myślę, że ona jest, ona ma największy potencjał, żeby rzeczywiście to przejąć, ale też Silas i Maxine będą trochę się tą farmą zajmować, skoro już tutaj mieszkają, będą mogli sobie na tym jakoś dodatkowo zarobić, albo też dla siebie po prostu hodować te rzeczy, żeby mieć jedzenie w lodówce, żeby nie było przypału. Możemy nawet sobie to tak podzielić, że to, co zbierze Maxine na przykład pójdzie do sprzedania, a to, co zbierze Silas pójdzie do lodówki, nie? Żeby sobie to jakoś tak uporządkować, um, które dadzą zysk, a które dadzą żarcie. Hej, Garet, a co ty? Okej? Okay. No przecudna jesteś. Ja to bym mi to najchętniej dała. To jest mniej kręcone niż te włosy, które ona wcześniej miała, ale nie wiem, może jej się troszkę rozprostowały z wiekiem. Niekoniecznie się ma identyczną teksturę włosów jak rodzice. Nawet mi to pasuje do niej, chociaż ten jej blond się zlewa strasznie z tą żółtą koszulką w tych ogrodniczkach. Ale no na razie nie chcę marnować hajsu na takie rzeczy jak ma się w co ubrać. To niech nosi to, co jest. Jakim jest wygodnie akurat w tej szklarni grać w piłkę? Silas, a jakbyś tak. złowił jakieś ryby? Na sprzedanie? No dobra, złowiłeś jakiegoś jednego. Zawsze coś. Ta od jakiegoś czasu już pracowała nad tym obrazem. Prawie zemdlała po prostu. dzieło jej życia za cztery simoleony. I to będzie tyle na dzisiaj. Na farmie mam sporo simów teraz i już nie mam siły grać. Więcej dzisiaj. Taki po prostu odcinek startowy tury, i już nam tutaj się pokazuje, że Jackie prawdopodobnie, tak jak Jack, no nie imię zobowiązuje, um, może będzie się później jakoś farmą zajmować. Um, teraz mam taką potrzebę trochę odpocząć od takiego zajmowania się farmą 100%, ale jak ona będzie dorosła, minie już trochę czasu, um, to faktycznie możemy do tego jakoś tam wrócić. Następnym razem na pewno będziemy grać senkami. I jak zwykle i widzimy się w następnym pa little lost, a little rough. I ask myself have you had enough? How do I start to retrace the steps I haven't even taken yet? The fear of what I'm facing in the mirror Stops me cold and leaves me here.